taka walka o to, kto bardziej przekona. Dziękuję. Jeżeli będą pytania, przewodniczący Tadeusz Krupas. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności zarządu. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Sprawozdanie z działalności zarządu pisemne otrzymaliście państwo wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję. W takim razie, jeżeli są pytania dotyczące działalności zarządu w okresie międzysesyjnym, to bardzo proszę. Pan radny Naszkiewicz. Strona druga. Akapit piąty. Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia. Tak. Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawił wnioski parafii o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na 2016 rok. Kierownik dodał informację, że w przypadku jednego wniosku wystąpił do konserwatora zabytków o wydanie opinii. Zarząd postanowił wstrzymać się z podjęciem decyzji o przyznaniu dotacji do czasu uzyskania opinii konserwatora. Proszę o udzielenie szczegółowych informacji w tym temacie. Dziękuję. Rzeczywiście w jednym przypadku, w jednym wniosku brakowało pełnej informacji od konserwatora zabytków. Taki wniosek poszedł, nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi. W momencie, kiedy ta odpowiedź będzie, będziemy podejmowali uchwałę o wsparciu finansowym dla tych kościołów, które wystąpiły o tą dotację. Pan radny Rudziński, proszę. Ja też chciałem o ten temat tutaj drążyć. A mianowicie od kilku lat tutaj nasza rada przyznaje dotacje dla parafii na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Pytanie mam takie. Ile na ten rok jest przeznaczonych pieniędzy w budżecie powiatu? I drugie takie pytanie w związku z tym jest takie. Na jednej z Komisji Oświaty jeden z radnych zarzucił bardzo dyrektorom szkół, że no nie starają się pozyskiwać funduszy unijnych na remonty związane z funkcjonowaniem szkoły. Moje pytanie jest takie. Przyznajemy pieniądze dla parafii, czy ludzie, którzy zarządzają tymi parafiami, którzy zajmują się tymi zabytkami, występują o jakiekolwiek środki unijne? Czy w przeciągu tych 6-7 lat, jak Rada Powiatu przyznaje te dotacje, czy któraś z parafii otrzymała takie środki oprócz tych środków naszych? I prosiłbym pana kierownika Senia o taką informację na piśmie jednoznacznie, ile takich projektów unijnych było, na jaką kwotę i które parafie otrzymały. Bardzo proszę, pan starosta. Tak jak w roku ubiegłym mamy na ten rok 40 tysięcy złotych, dajemy po 10 tysięcy przeważnie na 4 projekty, jeżeli takowe są. Co do drugiej części pytania, no my nie zawsze mamy informację, czy parafie starają się o środki zewnętrzne, natomiast wiemy, że jest część parafii, która się o to stara, tym bardziej, że we wniosku parafia musi wykazać wkład własny, czyli czy to są zewnętrzne środki, czy to są środki ze zbiórek parafialnych, czy z innych źródeł. My tam aż tego tak nie weryfikujemy, natomiast liczymy proporcje między kwotą ogólną na zadanie, naszą dotacją, a środkami innymi, że tak powiem. I to wiemy, to wynika z wniosków. Natomiast czy to są środki zewnętrzne, unijne, czy inne, to już tego nie pytamy, bo nie mamy takiego obowiązku wynikającego z tej naszej uchwały. Jeszcze może tak dopowiem, że z
Skupiamy się tylko na parafiach, ale wniosek może również złożyć osoba, która posiada zabytek wpisany do rejestru i również będzie rozpatrywany. Więc, bo cały czas akurat nie jest tak, że w miejscowościach powiatu głubczyckiego w większości, w wioskach jedynymi zabytkami, które są wpisane do rejestru zabytków, to są obiekty sakralne. Ale być może są jakieś spichlerze lub inne i można wystąpić. W Pilszczu jest na przykład. No wiele. Radny Rodziński jeszcze, tak? Proszę. Ja to wszystko rozumiem, panie radny, natomiast chodzi mi o taką sprawę. Generalnie w powiecie jest bardzo dużo różnych potrzeb. W szkołach również pan radny, który mówił wówczas o projektach unijnych, pewnie miał też rację, że szkoły powinny pisać przy pomocy tutaj starostwa powiatowego. Ja się jak najbardziej z tym zgadzam. Natomiast chciałbym, żeby takie same zasady były w stosunku do wszystkich podmiotów. Jeżeli właściciele zabytków, niezależnie czy sakralnych, czy niesakralnych, występują o dotacje w pierwszej kolejności, czy też oprócz tego, jeżeli są takie projekty unijne, powinny tam też się starać. I taką informację chciałbym, czy o coś podobnego występowały takie podmioty i czy były takie projekty unijne? Oczywiście pan radny taką informację, tylko tak jak powiedziałem, my w 100% takiej informacji nie mamy. My możemy podać procentowo, ile z całego zadania jest, ile jest wkładu naszego, czyli dotacji, ile jest wkładu danej organizacji, parafii, która się stara o tą dotację. No, tak jak powiedziałem, źródło, skąd oni to mają te swoje, nie wiem, 60%, 80%, 90%, my tego nie znamy. Musielibyśmy występować do parafii, a nie wiem nawet, czy to jest możliwe. No tak tutaj, panie, musielibyśmy z radcą prawnym przedyskutować. To w związku z tym sformułuję inaczej to pytanie. Czy w związku z tymi czterema projektami, które są złożone, nie wiem jakich podmiotów obecnie, no bo na ten temat nie mamy informacji. Tak, czy można do nich wystosować pismo do tych czterech instytucji, które występują, czy starały się o jakiekolwiek środki z funduszy unijnych? Oczywiście możemy, nie wiem jaka będzie odpowiedź, tylko ja jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Otóż, żeby się można było starać, musi być dany, jak to się mówi, projekt otwarty, czyli musi być rozdanie unijne. Na dzień dzisiejszy, w tym roku, na dzień dzisiejszy, bo w tym roku, pod koniec roku może będzie, na dzisiaj nie ma takiej możliwości, czyli oni nie mogą się te starać, bo nie ma takiego programu. Ale we wcześniejszych latach być może były takie projekty i być może brały udział i taką informację prosiłbym o przedstawienie. Okej, będzie to przygotowane. Pani radna Irena Sapa, proszę. Ja chciałam tutaj nawiązać do spraw, tutaj zabytków. W Baborowie jest kościół pod wezwaniem świętego Józefa i ksiądz proboszcz zdobył bardzo duże środki na remont, ale z Ministerstwa Kultury. Nie ze środków unijnych, tylko z naszych krajowych. A tak, a tutaj Baborów występuje również o pomoc w renowacji organów i resztę środków ksiądz dokłada ze środków własnych, ze zbiórki bądź jeszcze z innych. Ale na kościół ten drugi jak najbardziej bardzo duże pieniądze dostał. To wiem na pewno. I chwała księdzu za to, że w taki sposób działa. Ja jak najbardziej chylę czoło przed takimi osobami. Dlatego też chciałbym, ponieważ myślę sobie, że są księża, którzy bardzo dużo robią w tą stronę, usiłują pozyskać środki z różnych źródeł i są tacy, którzy nie czynią tego i taką informację prosiłbym od przewodniczącego zarządu, nie tylko ze środków unijnych, ale tak jak pani radna powiedziała, z ministerstwa czy też z innych funduszy, które mogą ułożyć takie pieniądze. Czy są jakieś inne zapytania dotyczące sprawozdania? Pan radny Ognisty. Dziękuję. Mam pytanie odnośnie pisma PKS do gminy Kiecz w sprawie wskazania przez gminę Kiecz kursów do likwidacji.
co jest związane z przyznaniem niewystarczającego dofinansowania. Ile tych kursów może zniknąć na terenie gminy Kietrz? Ja powiem taką genezę może, bo jak wiecie Państwo, dwa razy spotykaliśmy się z przedstawicielami samorządów gminnych na temat tych kursów, które są najbardziej deficytowe, gdzie do 1 kilometra PKS musi bardzo dużo dokładać i żeśmy ustalili kwoty, które jak samorządy wszystkiego szczebla, czyli gminne i my jako powiat dołożymy, to wszystkie kursy, które na dzień dzisiejszy są, będą dalej funkcjonowały. Natomiast na tym spotkaniu również ustaliliśmy, że jeżeli ktoś, któryś z samorządów powie, że daje inną kwotę, to miał określić jednocześnie, które kursy jego zdaniem są kursami zbędnymi. Bo każdy samorząd dostał, do jakich kursów, w jakich kursach mówimy na temat dofinansowania. Z Kietrza dostaliśmy informację, że powiem tak, Kietrz miał od 25 do 30 tysięcy w skali roku, czyli 2,5 tysiąca maks miesięcznie. Gmina Głubczyce i powiat do 55-60 tysięcy złotych. Gmina Branice około 35 tysięcy złotych. Gmina Baborów 15-20 tysięcy złotych. Gmina Głubczyce odpowiedziała pozytywnie i wszystkie kursy na terenie gminy Głubczyce będą takie, jakie były. My jako powiat dokładamy 60 tysięcy i na podwyższenie kapitału zakładowego spółki i też te kursy pomiędzy siedzibami gmina, powiatu będą zachowane. W związku z powyższym Kietrz odpowiedział, Baboru w ogóle nie da ani złotówki. Taka jest decyzja chyba pani burmistrz, bo nie widziałem uchwały w tym zakresie. Natomiast Kietrz powiedział, że da kwotę, zapisał, że da kwotę 14 tysięcy złotych. No i my zgodnie z tym porozumieniem, czy umową, jaka była ustną na tym spotkaniu, zwróciliśmy się do nich z zapytaniem, skoro mówią, że dadzą połowę tej kwoty, jaką PKS się do nich zwrócił, żeby określili, które kursy z tych wszystkich, które mają przedstawione, które ich zdaniem są kursami zbędnymi. Czekamy na odpowiedź, do dzisiaj nie ma żadnej odpowiedzi. Tak wygląda sytuacja i jak mówię, tych kursów nie ma za dużo i trochę mi jest, powiem, przykro, że samorządy tak nie patrzą na aspekt ludzki, bo tak jak mówiliśmy na tym spotkaniu, najwięcej te kursy dowożą 3, 4, 5 osób tam pomiędzy wioską a daną miejscowością, ale to są te osoby, które nie mają jak się dostać. I my jeszcze te nieliczne kursy, bo tych kursów nie ma za dużo, zlikwidujemy. Tak jak powiedziałem, ja wiem, że każdy samorząd ma określone problemy, my też, no ale aspekt ludzki, takie prospołeczne działanie, taka empatia do tych ludzi, którzy najbardziej potrzebują tego wsparcia, no powinna moim zdaniem być. Tym bardziej, że nie mówimy o kwotach 300 tysięcy, 400 tysięcy, tylko mówimy o kwocie, w sumie gdyby wszystkie samorządy złożyły się na kwotę około 150 tysięcy, wtedy te wszystkie kursy, które są, były, dalej funkcjonowały, bo tak jak tutaj TV Pogranicze to nasze spotkanie pokazywało, no to przecież na niektórych kursach przychód, nie dochód, bo tylko przychód ze sprzedaży biletów to jest rzędu 30-40 groszy przy kosztach 2,53, no więc na każdym kilometrze jest strata 2 złote. Chodziło o to, żeby samorządy dopłaciły po 19 groszy za kilometr. Czyli ten deficyt byłby i tak cały czas zachowany. Ten przychód byłby dużo niższy niż koszty, no ale no niestety nie wszystkie się zdecydowały na wsparcie o kwotach, o jakich mówiliśmy. Czy w sprawie sprawozdania ktoś chciał jeszcze z Państwa zabrać głos? Pan radny Besz, proszę. Dziękuję. Odnośnie tych kursów, co Pan Starosta tu nadmienił, że jeżeli by było 150 tysięcy, dołożyłyby się wszystkie jednostki, mam na myśli gminne, jak również i powiat, to by te kursy pozostawały tak jak dotychczas, co nie? A Pani Starosto, no ja tak bym apelował do swojej, czy my jako Rada Powiatu obejmujące cały powiat, nie moglibyśmy więcej dać, czy powiedzmy połowę tej sumy, 75. Taka moja propozycja jest na wstępie. Dziękuję. No panie radny, no możemy. My możemy w ogóle dołożyć milion, tak jak inne samorządy, ale i tak są. Nie, ja wiem, ale ja rozumiem, ale wie pan, no wszyscy musimy mieć tą empatię społeczną i wszyscy powinniśmy do tego się dokładać. Nowa ustawa, która wejdzie 1 stycznia 2017 na organizatora, czyli tu na powiat i gminę i województwo nakłada określone zadania. Innymi słowy, my mamy dowieźć mieszkańców z siedziby gminy do powiatu,
a gminy mają dowieść do siedziby gminy. I właśnie ta inicjatywa nasza, moja, za którą też tutaj musiałem się na poprzedniej sesji nie wiadomo dlaczego tłumaczyć, szła ku temu, żebyśmy już w tym roku robili to, co na nas ustawodawca nakłada od 1 stycznia, żebyśmy już partycypowali, bo inaczej jak przyjdzie przewoźnik, to on nie będzie wtedy mówił, że 19 groszy mu brakuje na kilometrze. On wyliczy, że pomiędzy miejscowością X i Y koszty miesięczne to jest, nie wiem, 10 tysięcy złotych, przychód z tego tytułu, dochód z tego tytułu to jest 5 tysięcy, różnica 5 tysięcy, proszę płacić mi razy 12 miesięcy. I taka będzie procedura, jeżeli nie, to zamyka. Przecież my dlatego też tutaj na sali często dyskutujemy, chcemy, żeby PKS był nasz, bo prywatny przewoźnik nie będzie woził powietrza. I właśnie gra się toczyła, żeby dać wspólnie te 150 tysięcy około. Cały czas szukaliśmy możliwości, jak to wyliczyć, bo to cały czas jest problem. Wiadomo, mi jedzie często autobus, nie wiem, z Wysokiej przez Branicę, część Kiecz, gminy Kiecz do Głubczyc, no i kto to ma za to partycypować? Żeśmy tam zrobili jakoś obliczenia matematyczne, wyszło, że po 19 groszy na kilometr na danej gminie, no i to są te kwoty, o których mówimy, plus pieniądze od nas, jak od powiatu, te 55-60 tysięcy złotych. Także trudno, żebyśmy na siebie brali całe koszty finansowania, bo no wszyscy muszą partycypować w jakimś problemie, który dotyczy wszystkich mieszkańców. My oczywiście możemy tutaj przegłosować i to zrobić, no ale przepraszam, no komu zabrać to po pierwsze, ale niech wszyscy czują ten obowiązek społeczny, żeby się do tego dołożyć. Przecież my, jak mówię, nie mówimy o kwocie od samorządów, ja powtarzam, wszyscy mamy biedę, my też. My nie mówimy o kwocie, żeby dofinansować, nie wiem, 50 tysięcy, tylko mówimy o kwocie 2 tysiące miesięcznie, 2,5 tysiąca. No to myślę, że żeby ten gest w stosunku do tych najbardziej starszych mieszkańców, bo przeważnie starsi dojeżdżają, ten gest musimy zrobić i stąd moja inicjatywa, bo PKS, jak to było? No PKS wystąpił do nas pismem do zarządu, że proszę o wyrażenie zgody na likwidację tych i tych kursów, no bo ich też rozlicza, prezesa się rozlicza z ekonomii, no przecież, że nie może doprowadzić, żeby spółka prawa handlowego miała stratę i ja jego rozumiem, ale na zarządzie, jak zaczęliśmy się zastanawiać, uznaliśmy, że trzeba iść do przodu i trzeba te kursy nieliczne zostawić, natomiast żebyśmy wszyscy wspólnie rozmawiali, no z tego się zrodził dziwny problem, o którym żeśmy na ostatniej sesji, jak mówiłem, mówili, ale ja i tak uważam, że to był to czas niestracony, bo chodzi o to, żeby ta spółka była nasza, żebyśmy wszyscy jako samorządy i gminny i powiatowy mieli tą spółkę, żeby można naprawdę dobrze organizować w miarę potrzeb ludzi te dowozy. No więc ja, tak jak powiedziałem, ja troszeczkę jestem, nie chcę, bo to koledzy samorządowcy mogą się brać, ale troszkę zażenowany tym, że naprawdę nie mogą znaleźć. Powiem jeszcze więcej. No najmniej deficytowe są te kursy powiatowe, te pomiędzy gminą a powiatem. No ale my uznajemy, że trzeba do tego kociołka dołożyć, żeby wszystkie autobusy kursowały. Zresztą staramy się o jeszcze inne rzeczy, o których tutaj może nie będę mówił. Mam nadzieję, że za jakieś 2-3 miesiące powiemy i to być może poprawi tę sytuację PKS-u. Ale no cały czas się o to staramy, bo nie chcemy, żeby nasza spółka, którą wzięliśmy, żeby 100 osób pracowało, żeby te deficytowe kursy były, żeby ona splajtowała, więc jak mówię, no wydaje mi się, że szczególnie z tych dwóch samorządów powinna być większa pomoc jest zadeklarowana. Proszę bardzo. Można, panie starosto, wiadomo, że nasz powiat obejmuje wszystkie gminy. Ja tak moją propozycją się zwróciłem to do starosty i do zarządu dosłownie, chociaż 50%, 75 tysięcy, to nie jest milion złotych. Tym bardziej, że to jest nasza spółka, jak pan to wspomniał, panie starosto. Ja się zgadzam, jest to nasza spółka. Ale to nie jest nasze zadanie. My mamy wiele innych zadań, które są bardziej ważne. Za niedługo będziemy rozmawiali o remoncie szpitala, o remoncie chirurgii. I co tam zabierzemy, panie radny? No, my mamy te zadania główne, którymi musimy się zajmować. Natomiast PKS wzięliśmy, tak jak mówię, po to, żeby zachować te kursy i żeby to dalej funkcjonowało. I stąd myślę, że ta wspólna partycypacja w tych ogólnych kosztach powinna być wspólna, po prostu wspólna. Powinniśmy czuć wspólnotę powiatową, a nie partykularnie jakieś tam niektórych interesiki. Nie negatywne, żeby była jasność. I dlatego no, można wnioskować, ale no, nie chcę użyć słowa, że wyjdziemy na frajerów.
No ale niech będzie, użyłem tego słowa. No my możemy dać 150 tysięcy, ściągniemy jakieś zadanie. No ale no, nie będziemy fair wobec gminy Głubczyce, która burmistrz i rada czuje to, że trzeba to dołożyć. Gminy Branice, która też czuje, gminy Kiet częściowo 50%, no i gminy Branice, która zero daje. Baborów, przepraszam. No zero, no tak jak mówię. Też tak uważam, no i cały czas o to chodzi. Nie, bo dokładnie, dziękuję, że pan radny Besztą mówi, bo mówię, za rok już tutaj nikt nie będzie się tego pytał, jeżeli ustawa się nie zmieni, bo nie wiadomo, co będzie z ustawą. Pan radny Rudziński jeszcze, proszę. Mam jeszcze jedno pytanie do posiedzenia 66 z dnia 6 kwietnia. Tam jest informacja, że dyrektor SPZO złożył informację, że istnieje możliwość wysłania karetki ratownictwa medycznego na zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie na 6 dni i że koszty udziału w tym projekcie będą pokryte przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Moje zapytanie jest takie, czy te koszty są komercyjne, czy są jakieś takie preferencyjne? Czy takie same, jaki by każdy podmiot wynajmował? Myślę, że takie same, jak każdy podmiot by wynajmował. Natomiast co do kosztów, żeśmy jeszcze nie rozmawiali, bo na razie dyrektor wysłał jak gdyby naszą akceptację ku temu, że może rozmawiać o tym, że będzie karetka, żebym wzięła udział w tych Światowych Dniach Młodzieży. Natomiast co do kosztów i refundacji, żeśmy jeszcze nie rozmawiali. Pan radny Leliński, proszę. Panie przewodniczący, ja mam takie pytanie. Chodzi mi o wniosek pana dyrektora Ekerta w liceum. Chodzi o dofinansowanie do wymiany kotłów. Zarząd stwierdził, że zabezpieczy środki na sfinansowanie tego zadania. Jaka to jest wysokość mniej więcej? Do końca nie jest to obliczone, ponieważ cały czas tam po pierwsze, czy dwa kotły, czy jeden. I po drugie, czy odciąć i dodatkowy kocioł dać w tej starej hali, bo jak wiadomo linia przesyłowa to jest strata ciepła i ma być to obliczone, dopiero wtedy będziemy wiedzieli, o jakich kosztach mówimy i czy będzie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, bo też o takie dofinansowanie występujemy. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś zapytania dotyczące sprawozdania z działalności zarządu? Jeżeli nie, to przechodzimy do kolejnego punktu. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zgłoszone na początku sesji i oddaję głos panu staroście. Tak, panie przewodniczący, już tylko sobie uporządkuję troszeczkę materiałów. Już odpowiadam. Pierwsze pytanie dotyczyło konserwatora społecznego, konserwatora zabytków. Na ostatniej sesji żeśmy o tym dyskutowali. Ja tylko jedno zdanie przeczytam, końcowe opinie radcy prawnego. Mając powyższe na uwadze, panu radnemu Naszkiewiczowi, przepraszam, to przekażę. Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że nie ma przeszkód prawnych, aby Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach pełniło funkcję społecznego opiekuna zabytków, w szczególności, iż jako jednostka organizacyjna powiatu głubczyckiego w zakresie działalności statutowej wykonuje już zadania z zakresu ochrony zabytków. Więc nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby nie. Potem, jak skończę, ewentualnie. Ale pytanie właśnie dotyczyło czegoś innego. Ja wiem o tym pytanie. Pytanie dotyczyło, dlaczego sytuacja, nasz pogląd na tą sytuację się zmienił. Ano dlatego, panie radny Naszkiewicz, ja wiedziałem, że będzie. Panie radny Naszkiewicz, że gminy przygotowują gminne programy rewitalizacji. Jak wiadomo, w ramach RPO znalazły się duże środki na rewitalizację miast i w związku z powyższym uznaliśmy, że i nie tylko miast, bo też naszych obiektów, że taki społeczny opiekun by się po prostu przydał. Rok temu w maju pan o tym nie wiedzieliśmy, teraz wiemy, że to pieniążki będą, dlatego też wyrażamy zgodę i chęć stworzenia społecznego konserwatora zabytków. Proszę bardzo. Panie starosto, bardzo, bardzo sprytnie to pan ujął, ale tak, odpowiem radca prawny z pana strony, a ja teraz odpowiadam co radca prawny ze strony Opolskiego Konserwatora Zabytków.
Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej jako instytucja wyspecjalizowana w ochronie dóbr kultury i mająca... Przepraszam bardzo, ja myślałem, że pan tutaj będzie rozmawiał. To myślę, że w sprawach bieżących, panie radny Naszkiewicz, bo są odpowiedzi i ja wiem, że... spraw bieżących nie mamy już w tej chwili. Nie ma spraw bieżących? No są oświadczenia rady. No, to, no ale cóż to za oświadczenie, panie starosto, dobrze. Ja przepraszam, mówię to też z tego tytułu, że o godzinie 18 mamy zebranie wiejskie w Pomorzowicach. Bardzo ważne zresztą. No i bardzo, bardzo ważne byłoby, żebym odpowiedział już jako adwersarz. Ale czy pan, panie radny Naszkiewicz, neguje, że Muzeum Ziemi Głubczyckiej nie może pełnić... Tak, bo nie jest to instytucja działająca społecznie. Ta instytucja działa zarobkowo w tej samej kwestii. To proszę, ja dam panu opinię naszej kancelarii. A ja panu przekażę... Dokładnie. I proszę sobie dyskutować. No moja radca, kancelaria prawna pracuje dla nas i dała taką, a nie inną opinię i ja się z tą opinią No i nie dziwię się, że taka jest opinia. Jeszcze a propos tego, tej drugiej części, o której... Ja zawsze wierzę, że opinie prawników są opiniami rzeczywistami, bo politykom nie wierzę, ale prawnicy się na tym bardziej znają niż my politycy. No i ja również tak o tym Proszę myślę. Państwa, w tej chwili nie prowadzimy polemiki, tylko odpowiedzi na zadane pytania. Także... Pan starosta. Ja może jeszcze tylko dopowiem do tej drugiej części, dlaczego został wyznaczony ten, dlaczego no, został wskazany, została wskazana osoba. Bo co... Przepraszam, panie radny Naszkiewicz, pan mnie pytał, ja panu odpowiedziałem dlaczego. Tak. Pan pyta i chce odpowiadać? Pytanie retoryczne? No bo pan używa argumentów takich troszkę... Ja użyłem tych argumentów, które uważam za stosowne, myślę, które... Myślę, że to, co pan powiedział, było i wcześniej. Ja tam myślę, co pan myśli, wie pan, ja tam myślę, co pan myśli, żeby pan nie myślał, co ja myślę. Ja odpowiedziałem panie na to starosto, pytanie... Ale proszę się nie denerwować. Ale ja się nie denerwuję, proszę mi powiedzieć. Ja odpowiedziałem na pytania, a pan próbuje mieć na myśli, co autor miał na myśli. No sorry, do dzisiaj się zastanawiam, dlaczego 44 Mickiewicz pisał. No niech pan na to odpowie. Tak? No. Mogę dalej, panie proszę panie, tak, tak, tylko jeszcze jedna rzecz. Proszę państwa, jeśli było pytanie, no to ewentualnie czy udzielona została odpowiedź, czy nie została udzielona. Nie polemizujemy na temat udzielanych odpowiedzi. Że ktoś ma inne stanowisko w tej kwestii, być może. Wiele osób może mieć różne stanowisko. Zawsze jest inne, panie przewodniczący, stanowisko. W tej zawsze, chwili są w drugą stronę zawsze. Ponoć zgoda ma być, ale jest zawsze inne stanowisko. Ale dziękuję. Nie. Proszę kontynuować. Chodzi o to, czy jest i była odpowiedź, czy nie była odpowiedź. Jeżeli jest satysfakcjonująca odpowiedź, nie. To tak. Jeżeli jest niewyczerpująca, to można dopytać jeszcze ewentualnie. I tylko w tej kwestii tutaj dyskutujemy. No właśnie nie chciał pan dopytywać, pan chciał czytać jakąś inną opinię. W takim razie. Proponuję przejść do dalszego. Proszę dopytać w sprawie tej udzielonej odpowiedzi. O. No widzi pan i nie chce pan. Dziękuję także... bardzo, ja cały czas, jak powtarzam, żyjemy w kraju wolnym i ja odpowiadam to, co ja uważam za stosowne, bo pytanie było do mnie. Jeżeli pan chce odpowiadać na pytanie przez pana zadane, to proszę w tym punkcie też odpowiedzieć. Ale proszę mi nie mówić, co ja mam robić, panie radny Naszkiewicz, bo to zakrawa na taką dominantę, a ja nie chcę być zdominowany przez pana. No, wie pan, bo to pytania były do mnie. Jeżeli chodzi o dorady społeczne, ja tutaj też mówiłem i było w sprawozdaniu zarządu, że owszem jest pismo podpisane przez panią wicewojewodę Porowską. Myśmy napisali, a tutaj chyba na sali mówiłem, na zarządzie w sprawozdaniu było. Myśmy powiedzieli, że nie zgadzamy się z formą, mówiąc, że są błędy formalne. Żeśmy napisali pismo do pani wicewojewody. Ona odpisała, że podtrzymuje swoje zdanie, z tym, że dalej się nie zgadzamy z jednym stwierdzeniem, że z dniem 16 lutego odwołuje się. Odwołać, wnioskować może, a odwołać może Rada. Uchwałą Rady. Myśmy w grudniu, pamiętacie, przyjmowali uchwałą Rady osoby pielęgniarki położnych, izby lekarskie bodajże. I tak samo tutaj jest wniosek i my oczywiście pójdzie to na zarząd i zarząd przedstawi to na następnej sesji uchwałę Rady, czyli Rada musi jedną odwołać i powołać w to miejsce osobę, powołać, głosować nad powołaniem osoby wskazanej przez, dziękuję, osoby wskazanej przez pana wojewodę. I taka jest procedura, nic tutaj, niczego nie odlekamy w czasie. Jeżeli chodzi o pan Bazur, również szkoda, że go nie ma, że już poszedł. Jeżeli chodzi o umowy z OHAP-em, temat jest
Zresztą w sprawozdaniu zarządu też było. Temat jest przekazany do dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i z tego co wiem, po prostu przygotowuje takową umowę, czyli nic tutaj się nie odległo w czasie, a poza tym na dzisiaj obowiązuje ciągłość umowy, obowiązuje stara umowa. Nikt nie zerwał starej umowy, nowa jest przygotowywana, więc nie widzę tutaj żadnych złych rzeczy. Co z pomnikiem Armii Czerwonej? Ja nie wiem, co z pomnikiem Armii Czerwonej, bo po pierwsze jest ustawa chyba ogólnopolska, nie wiem, czy weszła w życie, czy wejdzie w życie. Natomiast no, pan radny pyta o tereny, które są placami gminnymi. To trzeba to pytanie zadać do rady gminy, bo każdy odpowiada za swój teren, a już ma pewną, czy zamieni to gmina na plac zabaw, czy nie, no to już jest sprawa rzeczywiście gminy, my nie możemy tego robić. ePUAP nie przechodzi. Panie sekretarzu, co się dzieje z ePUAP-em? Szanowni Państwo, to jest pytanie z poprzedniej sesji. No, dlaczego nie można przez ePUAP się połączyć? Ja odpowiedziałem, że ePUAP u nas funkcjonuje w najlepsze. Nawet powiem, że to jest platforma już druga, ePUAP 2. Ale oprócz ePUAP-u jeszcze są przynajmniej cztery sposoby łączności ze starostwem, bo można normalnym mailem, można faksem, można pocztą. Więc nie można mówić, że nie ma łączności. Telefonicznie można, więc tych sposobów jest mnóstwo i trudno mi w tej chwili odpowiedzieć, co się w tym danym przypadku, o którym mówi pan radny Bac, dzieje. Dlatego też zaproponowałem, żeby się spotkać, żeby nie powielać indywidualnych jakichś problemów i przenosić to na radę, tylko żeby się spotkać w godzinach pracy, kiedy łącznie z informatykiem dojdę do tego, gdzie leży przyczyna tej blokady, czy to jest po stronie aparatury pana Baca, czy to jest w formie obsługi jakiś kiks, który nie pozwala, że to przechodzi, gdzie to jest. Dlatego, że to nie jest problemem ogólnym, dlatego, że my codziennie około 100 przesyłek mailowych otrzymujemy mimo wszystko. No może być jeszcze coś takiego, że była jakaś przerwa, bo też są awarie i tak trafił akurat pan radny, że chciał wysłać, no ale ja mówię, to są spekulacje, ja bym chciał to raz i dobrze wyjaśnić, więc bez tego spotkania to będziemy tak powtarzać co sesję, że jest, ale nie jest, jest, nie jest. Obiecał mi pan radny, że pofatyguje się tutaj i spróbujemy to rozwiązać. Chcę potwierdzić tylko, że no innych sygnałów, że to nie funkcjonuje, nie mamy oprócz tych dwóch sygnałów od pana radnego Baca. Pan radny Podkówka, przystanek naprzeciw PKS i most Boboluszki w Wiechowice, czy w Baboluszkach i Wiechowicach. Odpowiem najpierw na to drugie pytanie. Czasami zdarza się, że na pewno nie na Baboluszkę, rozumiem, tylko być może na Wiechowice. Niektórzy przewoźnicy z naszego terenu dostają czasową zgodę na przewóz, przejazd tym mostem, bo też musimy pamiętać, albo będziemy za podziałem powiatem, albo będziemy starać się do rozwoju, no, a jednym z rozwoju jest transport i cały czas gra nasza i walka idzie o to, żeby to przejście wysokotowarowe gdzieś tam było i jak wiecie, no nie udaje się, bo póki być może Knów zacznie robić obwodnicę i wtedy będzie łatwiej. Także zdarzyć się być może, że niektórzy dostają czasowe pozwolenie na przewóz, nie wiem, 2-3 razy, żeby rolnicy szczególnie, czy też przedsiębiorcy, tylko przedsiębiorcy z naszego terenu. Ale to musiałbym znać przypadek, to wtedy mógłbym się odnieść. Co do Boboluszek, tam nie ma zgody na pewno na żaden transport. No nie no, bo to jest sankcjonowanie w Opolu, to co pan mówi w Opolu na Krapkowicie wynika z tego, że wiadukt jest niski i tam już 2-3 razy jakieś osinobusy czy wysokie te samochody się zawiesiły, no i to jest problem, nie? Także tu uważam, że nie możemy tego robić. I jeżeli chodzi o przystanek naprzeciw PKS-u, no powiem tak, jakąś wiatę, bo to nie o przystanek chodzi, no trzeba sprawdzić, czy to jest teren, czy to jest nasz, czy to jest teren w pasie drogowym, czy to jest teren gminy, no pójdzie zapytanie, będziemy wiedzieli, więc zrobimy takie rozpoznanie. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Krupy, współpraca między gminami, Konary wystające, no współpraca, no po części już mówiłem o tej współpracy tutaj w sprawie PKS-u, no współpraca układa się różnie, ja nie chcę tam oceniać, że dobrze czy źle, no ale powiem tak, no kiedyś tworzyliśmy na przykład powiatowe doradztwo metodyczne, no i niektóre gminy bez uprzedzenia, bez wypowiedzenia tej umowy nawet, po prostu sobie przeszły do innego doradztwa, bez mówienia dlaczego
jakie były przyczyny. Myśmy nawet o tym nic nie wiedzieli, tylko że jednostronnie się wypowiada umowę, a to szkoda, bo na przykład w ubiegłym roku nasza poradnia, powiatowa poradnia doradztwa metodycznego zrobiła olimpiady dla dzieci z szkół 1-3, klas 1-3, czego nie robi województwo i w nich uczestniczyło prawie 300 dzieciaków. No i teraz, tu ja na tej sali chyba mówiłem, czy na komisji którejś, no teraz jest dylemat, no co, z tych gmin, które nie uczestniczą w doradztwie, nie brać tych dzieci? No to będzie tak samo jak z tymi zawodami strażackimi, że cztery gminy, trzy się dołożyły do Grochówki, jedna się nie dołożyła, to tym strażakom się podziękuję. Nie, no wszystkim się dało, no więc tu jest taki dylemat, ale myślę, że będziemy robili konkursy przedmiotowe dla wszystkich, bo to szkoda tych uczniów, szkoda tych dzieci, a dzieci najważniejsze są i myślę, że to jest najważniejsza inwestycja. Także no współpraca się układa poprawnie z pewnymi takimi odchyleniami pozytywnymi, bardziej pozytywnymi i no pewnymi negatywnymi, ale to tak zawsze jak w rodzinie. Jeżeli chodzi o gałęzie, no powiem, że szczególnie z gminą Branice w sprawach dróg się układa poprawnie, bardzo dobrze, że to współpraca. Mówiliśmy o tym, że dofinansowaliśmy, daliśmy dotację na kosiarkę, czy na kosiarkę i w ramach tej współpracy gmina będzie kosiła też drogi gminne. Jeżeli chodzi o te gałęzie, również jesteśmy mówieni z panem wójtem, że my damy osobę, która ma uprawnienia i do piły, i do badania wysokościowe, natomiast oni dadzą podnośnik i te niebezpieczne gałęzie, konary zwisające będziemy podcinać. Z tym, że problem, że ten od nas pracownik poszedł teraz na jakiś dłuższy urlop, cały kwiecień, więc dopiero wróci w maju i wtedy zacznie się to robić. Jeżeli chodzi o częstymi Włodzinie, częstymi wizytami, no to dobrze, no. Wydaje mi się, że rzadziej niż towarzysz Gierek do kopalń, my przyjeżdżamy, no, a wynika to po prostu z tej przyczyny, że mamy powiatowo-gminne dożynki w miejscowości Włodzienin drugą niedzielę września i no niedzielę, bo sobota już chyba odpadła i po prostu no, chcemy tam w budżecie, mamy 50 tysięcy na zrobienie czegoś przy drogach powiatowych we Włodzieninie. Czy to kawałek chodnika i to jestem z radnym Krupą jako mieszkańcem Włodzina i z panią Sołtys w takim stałym kontakcie i po prostu czasami się spotykamy, żeby to obliczyć, żeby zobaczyć, co to można zrobić, a czasami po prostu mamy zebrania ogólne na temat dożynek, bo jako powiat partycypujemy w znacznym kwocie przy tych dożynkach. No jestem zapraszany, stąd przyjeżdżam, no być może różnymi samochodami, raz prywatnym, raz służbowym i to budzi taki niepokój różnych osób. Parking przed liceum, poszło pytanie, no jest to problem i będzie by pan radny Rudziński na ostatniej komisji to też zgłaszał. Jeżeli chodzi o Wojnowice, Włodzienin, łatanie dziur, no rozstrzygnęliśmy przetarg na paczery. Kwota troszkę tańsza niż w ubiegłym roku, mieliśmy 200 tysięcy, po przetargu jest to około 175 tysięcy, 25 tysięcy taniej w ilościach takich samych jak w ubiegłym roku i myślę, że firma, już umowa chyba będzie podpisana i firma lada dzień wejdzie na drogi. No będziemy te najgorsze dziury łatać. Ta zima była kolejną zimą, która niestety mocno, że tak powiem, w wyniku amplitudy temperatur między dniem i nocą, no wyrwała nam te dziury na drogach. Nie tylko gminnych, powiatowych, wszystkich drogach, bo tak to wygląda. No pytanie pana radnego Baca, szkoda, że jego nie ma. My nie będziemy wystawiać kontenerów dla działkowców. No to jest chyba zrozumiałe i nie ten adres. Jako radny były, radny gminny powiedział, wiecie, kto odpowiada za gospodarkę tymi zanieczyszczeniami i powinien tam się zwrócić. Pan Ognisty, na pewno urobus tam nie powinien stawać. Pytanie zostanie przekazane do pana prezesa. Z tym, że to co mówiliśmy też już, nie zakażemy im jeździć do Wrocławia innym konkurencyjnym firmom, nie będę mówił nazwy. Natomiast muszą startować ze swojego przystanku wyznaczonego miejsca i po prostu pytanie pójdzie do pana prezesa i jeżeli będzie trzeba wsparcia policji, to również wystosujemy takie pytanie do policji, prośbę o reakcję. Muszę spytać pana prezesa. Nie odniosła skutku, tak? Nie. Okej, dobrze, to już nie będziemy, temat pójdzie do PKS-u i zobaczymy, co pan prezes PKS-u na ten temat powie. Natomiast jeżeli też poproszę policję, żeby, bo wiemy, w których godzinach to odjeżdża, żeby tam po prostu, no ja wiem, o których to, dlatego 10 minut przed naszym, no to jest problem, ale tego już nie zakażemy, no niestety, wolny rynek.
i Syberiady, odcinek 1077, pojazd OGL-E60. No cóż, ja więcej panu powiem. Dzisiaj jest zezłomowany. I tyle. I tak jak powiedziałem, nie płaciliśmy żadnej kary z tego tytułu. Chyba, że będzie jakieś kolejne, ludzie mówią, ludzie słyszą, ludzie piszą i nie wiem, jak to się zakończy, będzie sprawa w sądzie. Być może niektórzy mają satysfakcję z tego, że działają na niekorzyść jednostek samorządu terytorialnego i dom dziecka na przykład zapłaci karę. Jeżeli ktoś czerpie z tego satysfakcję, to ja życzę powodzenia. Ostatnio radny, europoseł Piecha bardzo mi się podobał, bo powiedział tak, że jeżeli ktoś nie ma nic do zaproponowania, to tylko, ja nie mam tego, nie mówię to o pytającym, tylko generalnie, to tylko donosi i jest niegodny mojej uwagi. Tak powiedział europoseł Piecha i ja, mi się bardzo to zdanie podobało tego europosła i myślę, że z tym samochodem to troszeczkę tak jest, ale to tylko myślę, bo po raz, ja tu mam wyciągi z protokołów, kilka razy już ten temat był poruszany. Jak mówię, jeżeli dojdzie do sprawy sądowej i zapłacimy karę, no to pójdzie to kosztem dzieci w domu dziecka. Jeżeli ktoś będzie miał z tego satysfakcję, to gratuluję. To były wszystkie odpowiedzi, tak? Tak, panie przewodniczący, wszystkie odpowiedzi, bo ja patrzę na zegarek, bo tam za chwileczkę nas zlinczują w Pomorzowicach. Proszę państwa, ja tylko jeszcze przytoczę fragment z regulaminu obrad dotyczący właśnie udzielanych odpowiedzi. Proszę państwa, paragraf 12 regulaminu obrad Rady Powiatu mówi w ten sposób. Zapytanie składa się zwłaszcza w celu uzyskania informacji i wyjaśnień o faktach. Ustęp 2. Odpowiedzi na zapytanie udziela starosta lub osoba przez niego wyznaczona. Ustęp 3. Nad zapytaniem i odpowiedzią Rada Powiatu nie debatuje. I ustęp 4. Radny ma prawo do składania oświadczenia zgodnie z porządkiem obrad na każdej sesji. To w zasadzie jednoznacznie precyzuje tutaj sytuację. Są udzielone zapytania, są udzielone odpowiedzi. W punkcie oświadczenia można zawsze się odnosić. Powiedzieć, jeżeli można, jakie dosłownie, ile powiat jest zadłużony, ma długu na rok dzisiejszy i jaki to ma procentowość dosłownie do budżetu? Czy to jest 20%, czy 30%, czy więcej? Bardzo bym tylko prosił króciutko. No ja nie odpowiedziałem na pytania, bo te pytania nie padły w punkcie trzecim czy czwartym, w którym były zapytania. Ale panie radny Besz, my nie odżegnujemy się od tej odpowiedzi, żeby była jasność i pan to pytanie dostanie zresztą w sprawozdaniach finansowych, w opiniach RIO i tak dalej, to wszystko jest, także to żadna tajemnica nie jest, na BIP-ie wisi, także to wszystko jest i pani skarbnik, jeżeli pani jest w stanie teraz, bardzo prosimy, bardzo krótko. Tak, szanowni państwo, na dzień 31 marca zadłużenie powiatu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosi 12 778 252 zł i 25 groszy. Takie też sprawozdanie zostało złożone do Regionalnej Izby Rachunkowej. Nie wiem, co by pana satysfakcjonowało? Ja tutaj mam, że na 2016 rok, to znaczy na bieżący rok, kwota długu wyniesie 14 470 205 zł. Czy to jest aktualne? To jest kwota planowana, a ja mówię panu o kwocie wykonanej, że tyle jest na dzień, na 31 marca. To jest planowana, to nie jest powiedziane, że my będziemy zaciągać długi w takiej wysokości. To jest tak, jak pan planuje coś i nie zawsze wszystko jest w 100% wykonane. To jest kwota planowana, a ja mówię panu o kwocie wykonanej i o takiej kwocie mogę mówić. Ja bym miał tu zapisane, to bym to pytanie nie zadawał. Dziękuję. Pan radny Rudziński, tak? Proszę. Panie przewodniczący, ja chciałbym złożyć wniosek. Już raz mówiliśmy na ten temat tutaj na tej sali. Zdarza się kolejny raz, że ktoś z radnych zadaje całą listę pytań i wychodzi. Pytania zadajemy, wydaje mi się, po to, żeby słuchać odpowiedzi.
Więc mój wniosek jest taki, żeby zmienić regulamin Rady, jeżeli jest to zgodne z prawem, oczywiście może pan mecenas się na ten temat wypowie, że jeżeli radny zadaje pytania i wychodzi, to osoba, która ma odpowiedzieć na te pytania, udzieli mu tej odpowiedzi na piśmie, a nie tutaj w ramach kamer, w ramach jakiegoś tutaj, no trochę cyrku potem, bo powiem szczerze, jest to generalnie niegrzeczne, jeżeli zadajemy pytania i wychodzimy, a jest to kolejny raz już. Ja zdaję sobie sprawę, że są różne sytuacje losowe, że może się coś zdarzyć, ale niestety pan radny Bac robi to kolejny raz, więc wydaje mi się, że jest zainteresowany jedynie zadawaniem pytań, a nie tym, jaka będzie odpowiedź. Więc prosiłbym zapytać naszego mecenasa, czy jest możliwa taka zmiana regulaminu, czy ona jest zgodna z prawem, i chciałbym wnioskować o taką zmianę regulaminu, że w sytuacji, kiedy radny zadaje pytania i wychodzi, otrzymuje odpowiedź na piśmie, a nie dyskutujemy nad tym. Rozważymy ten wniosek. Pan radny Pospiszul, proszę. Proszę państwa, ja w tej samej konwencji co radny Rudziński. Proszę państwa, ja naprawdę apeluję o taką większą kulturę naszych wypowiedzi i wystąpień. O jakiś taki parlamentaryzm, ale tym pozytywnym słowa znaczeniu. Może nie kierujmy się tymi negatywnymi emocjami, a jakąś empatią, jakimś takim pragmatyką działania. Proszę państwa, naprawdę agresja wypowiedzi rodzi agresję odpowiedzi. A nas oceniają wyborcy również po naszych zachowaniach. Gorący apel. Dziękuję. Pan radny Podkówka, tak? Tak jak mówisz pan, panie radny Pośpiszy, to chcę panu powiedzieć tak. Zebranie jest zrobione w Wielki Czwartek. Z pewnego oświadczenia mówię, panie Krupa. Z mieszkańcami DPS-u w poszczególnych filiach, tam nie wiem, trzech na ile, popsuło tym kobietom święta całkiem. Przychodzę do pracy, mówią, my we święta to płakały. Bo taki był tryb zebrania. Prosiłbym, aby takich zebrań przedświątecznych i w takim tonie więcej nie zwoływać. Dziękuję ślicznie. Pan starosta, proszę. Przede wszystkim z pracownikami, nie z mieszkańcami, panie radny Podkówka. Natomiast ja nie wiem, tam nie było żadnej agresji. Byśmy normalnie przez godzinę jako zarząd rozmawiali z pracownikami. Jeżeli tam była jakakolwiek agresja, to chyba jak myśmy wyjechali. Nie wiem z czyjej strony, bo na sali, sorry, ale tam była normalnie dyskusja. Natomiast my pracujemy codziennie, no i wtedy był okres, kiedy był czas, żeby zarząd mógł się spotkać z pracownikami. Pracownicy też praktycznie pracowali. W innych dniach byliśmy gdzieś indziej, mamy 7 filii, myśmy 7 zebrań zrobili, także oprócz tego oglądaliśmy te DPS-y, także to była taka robocza wizyta i no, a na pewno już tam nie było żadnych podstaw ku temu, żeby po tych zebraniach takie negatywne emocje, jak pan mówi, chyba że po zebraniu, bo słyszałem, że takowe były. Pan radny Naszkiewicz. Ja chciałem gwoli takiego usprawiedliwienia. Radny Bac dzisiaj zgłosił panu przewodniczącemu, że musi się udać do lekarza i to jest, nie wyliczył czasu, że tak to się przesunie. Jednocześnie chciałem złożyć 2 wnioski. Pierwszy wniosek. Prosiłbym o przypomnienie pani dyrektor DPS-u, że należy odpowiadać na wnioski, które formułuje radny, i są to wnioski o dostęp do informacji publicznej. Podam przykład uzyskanej odpowiedzi przeze mnie. W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 6 luty 2015 myślnik i dokładnie cytuję, jak pisze: ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, myślnik, artykuł 58. Powiem szczerze, że nie wiem, czy mam przeczytać ustawę czy ustawy, bo myślę, że jest jedna taka ustawa. Druga odpowiedź. Ze względu na obszerność materiału oraz ograniczone zasoby ludzi nie widzę możliwości udostępnienia żądanych przez wnioskodawcę informacji. Jednocześnie informuję, że pełna informacja dotycząca wniosku znajduje się w rocznych sprawozdaniach składanych przez domy do Starostwa Powiatowego w Głubczycach. Myślę, że należało przekierować mój wniosek, a nie udzielać mi instruktażu, ale bo podobny instruktaż kiedyś miałem ze starostwa. To jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek.
Myślę, panie starosto, że nic nie stoi na przeszkodzie, bo osobiście to sprawdziłem, żeby w powiecie głubczyckim było wyznaczonych dwóch społecznych opiekunów zabytku. I to tyle. W opinii zarządu nie ma aż tego typu dużo inwestycji, żeby było potrzeba dwóch społecznych konserwatorów. Cieszymy się, że nasze muzeum powiatowe ma odpowiednią kadrę, odpowiednio przygotowaną i będzie to bardzo dobrze wykonywało. Pozwolę sobie odpowiedzieć, że nie tak dawno pan, którego wojewódzki konserwator zabytków wskazał na właśnie społecznego opiekuna, w miejscowości Włodzienin, że tak powiem, może nie złapał, bo to źle zabrzmi, ale wskazał osoby, które niszczyły stanowiska archeologiczne i nie było to akurat muzeum, więc myślę, że kandydat jest jak najbardziej udanym kandydatem. Dziękuję. Ja powiem tak, ja szpiegostwem się nie zajmuję, niektórzy się zajmują, natomiast powiem jeszcze jedną rzecz, że obowiązkiem każdego obywatela jest, jeżeli widzi działanie na szkodę mienia, to nie trzeba być społecznym czy niespołecznym konserwatorem, czy opiekunem, czy jak go tam nazwał. Naszym obowiązkiem jest dbałość o to, co mamy i każdy z nas, jeżeli widzi coś niecne działania osób trzecich, powinien powiadomić odpowiednie jednostki. Pan radny Ognisty, proszę. Ja? Mogę. Pan pospiszyl będzie po panu Ognistym. Dziękuję. Wniosek. Panie starosto, wracając do przedsiębiorstwa naszego PKS, chciałbym jeszcze złożyć wniosek tego typu. Za niedługo kończy się umowa dotycząca kursów, jakie wykonuje firma na trasie Głubczyce-Wrocław. I z ostatniego protokołu, co przeczytałem, to wychodzi na to, żeby te autobusy nie wyjeżdżały jednakowo z miejscowości Głubczyce. Starostwo powiatowe czy zarząd powiatu prowadził takie negocjacje, że autobusy wyjeżdżają w pewnych odstępach czasu i zostało to ustalone, że godzina 7.40 jest dla przewoźnika zrobiona z zewnątrz, a godzina 7.50 jest zrobiona dla naszego przedsiębiorstwa PKS. Mam nadzieję, że w tym roku ta umowa się kończy. Ona prawdopodobnie zostanie przedłużona nadal, ale mój wniosek jest taki, aby zamienić te godziny odjazdów. Takie stanowisko starostwa, żeby było i zarządu powiatu, aby to PKS Głubczyce jechał jako pierwszy w stronę Wrocławia, a przewoźnik prywatny jechał jako drugi, w późniejszej godzinie. Ja krótko tylko, na tym żeśmy rozmawiali, natomiast nie ma takiej możliwości. To znaczy inaczej, jest możliwość, żebyśmy zrobili 7.30 nasz autobus, ale obawiam się, że przewoźnik, podmiot prywatny będzie jechał 7.20 i na to już nie mamy wpływu. To niestety tak to jest. Powiem jeszcze inaczej. My dzisiaj mamy tylko na jednej linii. Ja dzisiaj mam konwent starostów jeszcze w Strzelcach, żeśmy o tym rozmawiali. Oni mają problem, tam jest 3-4 przewoźników dużych. No i nie ma praktycznie żadnej możliwości, żeby nakazać komuś jechać. No to było optymalne, jeżeli jeden jedzie o 7, drugi o 9, żeby to dla ludzi byłoby dobre. No ale niestety na to nie mamy żadnego wpływu. Ja mówię, my możemy, PKS może pojechać 7.30, to przewoźnik, jak się domyślam, pojedzie 7.25 i naprawdę, niczego nie zmienimy. Tak mi się wydaje. Sugestia, powiemy to prezesowi, co będzie, zobaczymy. Teraz pan radny pospieszy, proszę. Proszę państwa, ja tak wracając do społecznego opiekuna zabytków. Ustawa z lipca 2003 roku wyraźnie precyzuje, kto może być taką osobą. Osoba, która posiada wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opiekę nad zabytkami. Teraz moje pytanie, czy osoby, które pracują w muzeum, nie posiadają merytorycznej wiedzy adekwatnej właśnie do sprawowania tej funkcji? Czy ktoś posiada lepszą niż oni? Proszę. Oczywiście, bo nie każdy, kto jest nauczycielem, musi pracować w szkole i równie dobrze może popołudniami uczyć i wcale nie gorzej niż osoba ucząca w szkole. Podobnie osoba, która przeszła, że tak powiem, egzamin u konserwatora zabytków, bo konserwator zabytków ma obowiązek sprawdzić wiedzę tej osoby. To nie jest tak, że sobie wskaże palcem, bo mnie nie wskaże. Na pewno mnie nie wskaże. Natomiast jeżeli sprawdził tą wiedzę i wystąpił z takim wnioskiem, to uważam, że jest to osoba
na równych prawach jak muzeum. Poza tym muzeum, jeszcze raz powtarzam, nie jest społecznym organem, tylko działa, dostaje wynagrodzenia z tego tytułu, pracownicy dostają wynagrodzenie i taka jest też, zresztą pozwolę sobie, jak już jestem przy głosie. Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej jako instytucja wyspecjalizowana w ochronie dóbr kultury i mająca w swoim statucie dbałość o obiekty zabytkowe i ich ochronę nie powinna być uznawana jako społeczny opiekun zabytków. Intencją ustawodawcy była aktywizacja osób nie zajmujących się zawodowo ochroną zabytków, pasjonatów, miłośników historii lokalnej mogących stanowić pomoc w terenie dla działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków. Taka była idea tej właśnie ustawy. Kończąc, proszę Państwa, ja humorystycznie podałem pytanie, na które Pan mi nie odpowiedział. Czy Pan twierdzi, czy nie wiem, jakieś inne gremium, że osoby, które mogłyby sprawować jako pracujące w muzeum funkcję społecznego inspektora zabytków, czy nie są jak najbardziej wykształcone w stosunku do innych osób? No, to było tak troszeczkę humorystyczne. Pan stwierdził, że jak najbardziej są jeszcze osoby bardziej adekwatne do tego. Dziwię się. No, to, dziękuję. Proszę Państwa, czy ktoś chce jeszcze złożyć jakiś wniosek bądź oświadczenie? Znaczy, ja tylko jedną rzecz chcę dopowiedzieć. Otóż panie, bo tam same panie pracują w muzeum, one też będą robiły to społecznie, bez żadnej dodatkowej odpłatności i to trzeba wziąć pod uwagę. Czy jeszcze ktoś chce oświadczenie bądź wniosek złożyć? Jeżeli nie, proszę Państwa, wyczerpaliśmy porządek sesji i zamykam obrady 18. sesji Rady Powiatu. Dziękuję bardzo.